Dzień dobry, witajcie na kanale Twoje DIY i dzisiaj co zrobimy? No oczywiście coś zrób to sam. Mam taki pomysł, żeby zrobić kwietnik dla mojej paprotki. Mam małą paprotkę, ale nie za bardzo mam możliwość poukładania jej na parapecie i pomyślałam sobie, że wezmę deskę kuchenną, trochę farby, sznurka i zaraz coś tutaj zmajstruję. Pomysł jest bardzo prosty, czyli na początek sobie maluję całą deskę na wybrany kolor. Sobie tutaj taki ciemny niebieski wzięłam. Trochę mi tutaj zabarwi ładnie. Kolejny krok to ze sznurka zrobię podwieszenie tej mojej deski kuchennej. I sobie odmierzam tak dwie długości swoich rąk, o, i docinam do tego kolejne kawałki. Przygotowałam sobie 9 sznurków i poparowałam je po 3. I teraz zrobię coś takiego, że zrobię sobie, połączę wszystkie razem, ale żeby mi się nie poplątały. Taki ogonek sobie tutaj zrobię, który będzie mi zwisał ładnie. O, właśnie. I teraz, żeby to dobrze zrobić, to chyba najlepiej sobie tą deskę ułożyć. O. I na każdym rogu, żeby tu było na środku. I na każdym rogu, żeby tak ładnie było. Można to jeszcze podkleić klejem na gorąco, żeby mieć taką stuprocentową pewność, żeby to nam nie spadło, tak? Że tam ktoś nam nie trąci, coś się nie wydarzy. No i na końcu po prostu robię taką większą pętelkę, żebym mogła sobie to na karniszu przełożyć i zawiesić. I na końcu tylko przecinam ten nadmiar sznurka, bo za dużo jednak sobie go wzięłam i mam ładnie, o, zobaczcie, jeszcze włożę tu paprotkę. No i mam fajny kwietnik. No, zobaczcie, jak pięknie mi to wyszło. Mam już kwietnik gotowy, moja paprotka pięknie się prezentuje, zaraz pójdę to powiesić. A Wam, jak się podobał mój pomysł, to proszę o lajka. Oczywiście subskrybujcie kanał, obserwujcie mnie w innych kanałach social media. Zapraszam też do zakupu mojej książki, link jest w opisie. Tam są też takie bardzo fajne różne pomysły i wykorzystania bardzo niestandardowe takich zwykłych rzeczy. No i co? I spotykamy się w kolejnym odcinku już w sobotę. Ała, wiesz jakie to ciężkie, Boże drogi. Ramię mi wyrwie, naprawdę to jest takie ciężkie. 2 kilogramy z 3.